Ho, ho, ho. Wesołych świąt, kochani! Skoro święta, skoro czas taki, że brud za oknami. No dobra, ale możemy sobie wyobrazić, że jest śnieg, że Mikołaj biega, że elfy przynoszą prezenty. Jak widzicie, jestem wielkim elfem, to ja postanowiłem dołączyć do tego świątecznego klimatu i opowiedzieć wam o tym, że i Batman ma świąteczne przygody, a co więcej, najwięcej świątecznych przygód ma mały Batman. Merry Little Batman nowa animacja, która. Ma ser ducho po właściwej stronie, i możliwe, że dla fanów Batmana stanie się nowym klasykiem, który będzie oglądany co roku przy wigilijnym stole, szczególnie pomiędzy tatą, dziwnym lokajem a synkiem. Asia. Awesome. Wait until they get a load of me. Świąteczna przygoda małego Batmana prawie do nas nie dotarła, ponieważ David Zaslaw, zły człowiek z Discovery, który psuje nam telewizję, streaming, wiadomości i HBO i Warnera, powiedział nie, ja chyba tego nie chcę, ale dzięki Bogu wykupił to Amazon i nie na HBO, a na Amazonie możemy obejrzeć. Animacja, która opowiada. O całkiem nowym rozdziale przygód naszego mrocznego rycerza, który wcale taki mroczny nie jest. Ponieważ ten Batman ma syna, ale nie Damiana, który wychowywał się u swojego dziadka mordercy i w ogóle największego złoczyńcy świata. Nie, nie, nie! On ma swojego synka, którego wychowuje od dzieciaka. To on został jedynym samotnym tatą, i to zmieniło go całkowicie. Zatem Damian wychował się w domu Batmana, w domu Bruce'a Wayne'a. I Bruce dba o to, żeby nasz Damian był bezpiecznym dzieckiem, który ma szczęśliwe dzieciństwo. To już w tym momencie. Dla wszystkich fanów komiksów, którzy wertują teraz tysiące stron Batmanów, jest czymś niezwykle rzadkim, na pewno niekanonicznym, na pewno niespotykanym w komiksach, więc nagle nowa perspektywa nowa wersja opowiedzenia tej przepięknej historii o relacji ojca z synem. I skoro jesteśmy właśnie w tym gotam, to dowiadujemy się że nasz Damian, ośmiolatek, marzy, żeby zostać Batmanem jak tato. On oczywiście wie, że tato jest Batmanem całe dnie i, i noce może też spędza trenując. Czasem zakłada worek na głowę, ma jakieś prześcieradło zamiast em, swojej pelerynki. Walczy, skacze i męczy Alfreda. Alfred za nim chodzi i sprząta, a potem wypija kakałko z specjalnymi piankami. Nie dad, tato, training to być prawdziwym hero jak like ty. Jest zakochany w swoim ojcu, ich relacja jest przepiękna. Tyle, że Batman, gdy tylko dowiedział się, że nadchodzi potomek, to powiedział: Nie, 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 nie. Ja nie będę robił tego syna sobie w Gotham, które jest niebezpieczne. I nagle powiedział: Dobra, to ja biorę trzy nadgodziny każdej nocy, żeby Gotham stało się bezpieczne. I on dba o to, co więcej, on. Zapewnia, doprowadza do sytuacji, w której Gotham z najbardziej niebezpiecznego miasta, jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych na świecie, staje się najbezpieczniejszym miastem na świecie, więc on może przeskoczyć do swojej piwniczki, może skupić się na swoim synu, żeby razem spędzać z nim czas. Tyle, że trochę to oczywiście denerwuje Damiana, bo on chciałby walczyć ze złoczyńcami, a my słyszymy, że od lat nie było żadnego przestępstwa w Gotham. Znowu? Patrzycie na komiksy? Kuba coś takiego nie było, ale. Nasze zazębienie fabuły zaczyna się w momencie, w którym Baton zostaje wezwany do akcji Ligi Sprawiedliwości daleko, daleko poza Stanami Zjednoczonymi i nasz akurat, nasz Damian patrzy, a tu na ulicach grasuje dwójka złoczyńców, dwójka złodziei. I w tym momencie, tak, o kurczę, to będzie prawie jak Kevin sam w domu, i ci złodzieje próbują ukraść prezenty, a także pasek, specjalny pas, który zrobił e, naszemu Damianowi. Batman, więc on musi odzyskać ten swój pas ten utility belt, to co jest najważniejszym akcesorium e, Batmana. I w ten sposób, gdy Batman jest daleko, nasz młody Damian po pierwsze musi walczyć z tymi złoczyńcami, musi odzyskać swój ukradziony utility belt, a we wszystko to zaplątano jest Joker, jest zaplątana w jakiś sposób, zaplątana. Poison Ivy, Bane, spotkacie wielu starych złoczyńców, a nasz Damian nie wiadomo czy jest gotowy, żeby zostać Batmanem. Słuchajcie, jak powiedziałem, jest tu kilka przepięknych, nowych pomysłów na opowiedzenie historii, zwrócenie się do relacji tata-syn, a także Batman, świat i tak dalej. Super. Po drugie, jest tutaj też nutka czegoś, o czym będę mówił za chwilkę nowatorskiego podejścia do synów Batmana, których jak wiemy jest wiele. Ale trzeba najpierw opowiedzieć o tym największym słonie w salonie, czyli o tym, że wygląda ta animacja brzydko. Te wszystkie projekty są ohydne ohydne, nienawidzę ich, są, prze... są brzydalskie. Są inne, ale brzydalskie. Tyle, że oglądasz tą animację 3-4 minuty i powolutku się przyzwyczajasz do tego projektu. I gdy się już przyzwyczaisz, to będzie Cię denerwować Poison Ivy, Joker, yy, troszeczkę Alfred Pennyworth, ale na szczęście nasze Batmany, Ty będziesz patrzył, jak ktoś mówi, za to. Będziesz patrzył na serducho, które ukryte pod tą obrzydliwą animacją jest. Bo sama animacja, ruch postaci i tak dalej jest bardzo fajna. Jest bardzo dynamiczna, bardzo e, pełna akcji, tyle że te projekty postaci są przeraźliwie złe. Więc ja was rozumiem, już ludzie mi pisali, nie chcemy oglądać, bo jest brzydkie. Dajcie temu szansę. Dajcie temu szansę, bo moim zdaniem wygracie szczególnie, że głosy zarówno naszego dzieciaka, jak i, e, jak i Batmana są bardzo fajne. Na zresztą Alfreda, granego przez Jamesa Cromwella, a Batmana, granego przez Luka Wissona, to są naprawdę świetnie odegrane głosy. Jedyna osoba, która tu nie pasuje, to jest osoba grająca Jokera, bo się śmieje dużo, to jesteś Jokerem. Nie, to tak nie działa. Niestety, to jest najsłabszy głos w całym tym filmie, więc mamy z brzydko animowanego Jokera i brzydko nagłaśnionego Jokera. Ale mówiłem, że to coś innego. Ponieważ to nie sama różnica w stosunku do kanonu Batmanowego sprawia, że moim zdaniem warto obejrzeć Merry Little Batman, czyli świąteczna przygoda małego Batmana. Moim zdaniem tym, co sprawia, że to jest wartościowa animacja, jest to, że dostajemy jedną z najciekawszych wersji zarówno Damiana, jak i Batmana. Ponieważ jedną rzecz, która najbardziej irytuje mnie, ja nie nienawidzę Damiana, jest to, że on nigdy prawie nie ponosi konsekwencji swoich działań. Wiecie, jestem synem Batmana, więc mogę zniszczyć, mogę zepsuć tytanów, mogę, wiecie, być najgorszym typem, którego nie lubicie, bo obraża wszystkich, ale wszyscy mu wybaczają, bo jest synem Batmana. I tutaj dostajemy na początku ośmiolatka, który tutaj niszczy w domu. Który jest troszeczkę za bardzo rozpuszczony, ale film robi znakomitą robotę, żeby powolutku pokazać nam negatywne konsekwencje dzieciaka, który marzy, żeby być Batmanem, nawet gdy jeszcze na to nie jest gotowy. Co więcej, nie tylko te negatywne konsekwencje, ale uświadomienie sobie przez Damiana co się złego dzieje, przez co? bardzo delikatnie kroczek po kroczku nasz Damian uświadamia sobie, ok, to zrobiłem, ja, ja chciałem dobrze, ale ojeju, nawet chcąc dobrze, mogłem mieć bardzo negatywne konsekwencje swoich działań, więc nagle dochodzi do niego taka odpowiedzialność i nauczenie się, że pewnych rzeczy nie powinien robić, albo, że powinien do nich podchodzić inaczej. To jest, to jest mała rzecz, ale ona robi mi dla mnie ogromne znaczenie, ponieważ bardzo często w filmach animowanych dla dzieci, a weźmiemy, że to jest film animowany dla dzieci, obiecuję, mówią, to jest dla całej rodziny, mamy ten element zarozumiałego dzieciaka, który robi coś złego, a na końcu przychodzi tata, mama, wujek, babcia, dziadek, wszyscy i mówią, przepraszamy cię dziecko, to nasza wina, że ty zachowałeś się źle. Nie! Nawet jeżeli część, część winy jest rodziców, to dziecko, które uświadamia sobie swoją winę, uświadamia sobie, że, że istnieją konsekwencje działań, to jest zajebista rzecz i uważam, że to jest bardzo ważne. Szczególnie, że jest to zrobione w bardzo wyrównany sposób, bo to, że on uświadamia sobie swoją winę, to jest jedno. Ale także nasz Batman, który ma, ja nie chcę Wam zdradzać, ale z pewnego powodu bardzo jest waleczny, jeżeli chodzi o Damiana i o jego podejście do bycia Batmanem. Ciągle mówi o tym, że trzeba zrobić właśnie, że o, już teraz jest pora, żebyś poszedł spać, napił się kakao i tak dalej. To jest bardzo fajnie wyjaśnione, dlaczego to robi. Pokazane jest, jak uczy się czegoś nowego, jak zauważa w swoim synku coś nowego i jakie są tego konsekwencje. Ta relacja jest jedną z najpiękniejszych, jakie ja widziałem, jeżeli chodzi o Batmana i jakiegokolwiek Robina, jeżeli chodzi o komiksy lub seriale, ponieważ ona. Wciąż bierze ten trochę psychotyczny stan Batmana, ale z, y, troszeczkę odziera go z tego mroku i brutalności, bo bądź co bądź robi animacje dla dzieci. Więc nasz Batman nie będzie tutaj gnojem i gburem. Będzie łatwiej okazywał emocje, uczucia, co jest w ogóle cudowne, bo on przez pierwsze kilka minut, kilkanaście minut filmu, on przytula e, Robina, on kocha, on mówi, że go kocha. To jest, to jest taka fajna odmiana, ale jest pokazane, dlaczego do tego doszło i w jaki sposób ten Batman właśnie jest inny, ale wciąż taki sam, wciąż jest naszym Batmanem. Come on, dad, I'm not a baby. Hey, I never said you were a baby. Jest tutaj też jeszcze jedna postać, która dodaje dodatkowego, bardzo, bardzo wzruszającego elementu w filmie, czyli Bad Dead. Jak nie będę Wam mówił, co tu się dzieje, kto to jest i tak dalej, ale to jest postać, którego relacja tworzy się bardzo szybko z Robinem naszym, z naszym Damianem, i jest bardzo dużym motywatorem, żeby Damian się zmienił. Jeżeli jest jeden powód, dla którego ja omawiam tę animację, a ostatnio sobie obejrzałem i nadrobiłem całkiem sporo, Liga Sprawiedliwości, Światy Wojny, jeszcze kilka innych, ostatnio wróciłem do żółwi, Ninja, nie wiadomo czemu, Turtles Forever, bardzo fajna animacja, ale wróciłem dla niej, dlaczego? Gwiazdeczka, dygresja, ponieważ pomyślałem sobie, kurczę, czy to nie jest przypadkiem tak, że Spider-Man Into the Spider-Verse nie powstałby, gdyby... 15 lat temu nie dostaliśmy właśnie Turtles Forever i różnych wersji żółwi ninja, które ze sobą się spotykają. Wydaje mi się, że to jest taki dziadek Spider-Man into the Spider-Verse, i warto o nim wspominać. Ja nie wiem, czy jakieś o nim materiału nie nagram, ale to jest taka gwiazdeczka dla was. Przepraszam. Odpłynąłem troszeczkę. W każdym razie oglądałem sporo animacji, ale wybrałem mi jako taki świąteczny prezent dla was. Nie tyle prezent, ale po prostu świąteczny materiał, gdzie widzisz, że serducho jest na dłoni. Gdy serducho jest na dłoni, to aż chcesz to obejrzeć, ponieważ ja, ja miałem takie bardzo ciepłe ciepłe emocje po zakończeniu tego filmu i czułem, czułem, że ktoś rozumie postaci. Co więcej, nawet jest w stanie dać chociaż odrobinkę. Humanizmu, zarówno Cokerowi, jak i pingwinowi, jak i Poison Ivy. i to jest coś, czego się w życiu bym nie spodziewał, bo mimo tego, że są inne wersje naszych znanych bohaterów i złoczyńców, to są one tak kochane, gdy zauważamy inną cechę. Bo bądź co, bądź, ten film kończy się z jednym przesłaniem o tym, że najgorzej jest, gdy jesteśmy sami. I to jest fajne, że udało się to połączyć z Batmanem, który uwielbia być sam, ale tak naprawdę ma ogromną Batrodzinę i zrobić to w nowej relacji Batmana z swoim synem, która sprawia, że ja na przykład mam troszeczkę więcej nadziei, troszeczkę więcej serca do Damiana komiksowego, którego nie lubię i trochę więcej takiego serducha do Batmana, którego kocham, którego czytam i którego chcę czytać więcej, bo to jest naprawdę aż tak urocze. Zatem, jeżeli jest animacja, którą chcecie sobie świątecznie obejrzeć, jako świąteczny klasyk, gdzie się pojawia Święty Mikołaj, czy prawdziwy, czy nie, to Wam nie zdradzę, gdzie pojawiają się sanie i renifery, i swoją drogą nasz Robin w pewnym momencie ma bardzo ważne zderzenie z reniferami, no to Mary Little Batman, czyli świąteczna przygoda małego Batmana, to jest idealna animacja na wieczór z rodziną. Z kakaokiem, z czekoladą gorącą oraz malutkimi marshmallowami, bo co jak co, ale mało jest takich cudownie uroczych rzeczy, które sprawią, że będziecie siedzieć razem, będziecie mieli takie ciepełko po seansie, a nie dlatego, że w kominku się pali, tylko że pali się w waszych serduchach. Zatem jeszcze raz, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, obchódźcie święta jak chcecie, ważne, żeby z ludźmi, na którym wam zależy. I trzymajcie się dobrze, a ja będę musiał przestać już być elfem, ponieważ to jest moja tajna tożsamość tylko na wigilię i święta co roku. Do zobaczenia.